Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Mam dzisiaj Wam do pokazania i do powiedzenia fajną rzecz. Mam nadzieję, że fajna rzecz do pokazania, ale też chciałabym poruszyć jeden z takich ważniejszych problemów, jeśli chodzi o planowanie, a w zasadzie nie planowanie, a odkładanie. Dlaczego Waszym zdaniem odkładamy? Ale nim do tego dojdziemy, to zapraszam najpierw na rzecz, którą nabyłam drogą transakcji zakupu jako uzupełnienie dwóch moich planerów. Tak? Pierwszy planer to jest mój planer, wiecie, ten taki życiowy, tak? w którym ja planuję to, co mam do zrobienia, to, co tam, wiecie, sobie wymyślę w danym miesiącu. I kiedyś mówiłam, żeby nie robić tego. Czyli żeby nie zapisywać różnych swoich pomysłów, planów i innych rzeczy w tym planerze od tyłu. No i właśnie to zrobiłam, tak? Wykorzystałam bardzo dużo stron na różne ważne dla mnie zapiski. Między innymi zapiski dotyczące tego, jak będzie wyglądać mój nowy planer na 2025. Oczywiście ja zostanę w tym planerze, choć mam dla Was niespodziankę, ale póki co zostaję w tym planerze B5 od Oli Budzyńskiej, czyli Kreatywna Pracownia Budzyńskiej. I to jest planer, który ma jej okładkę, znaczy to jest obraz pomniejszony do okładki. W listopadzie, 4 listopada, Wy oglądacie ten film w sobotę, któregoś tam listopada, nie mam kalendarza, no nie mam kalendarza, więc nie mogę Wam powiedzieć, ale w pierwszą sobotę, czy w drugą sobotę, w drugą sobotę listopada Wy oglądacie ten film. To ja już mam nadzieję, że mam to moją niespodziankę, nie mam jeszcze mojej niespodzianki dla Was, ale w najbliższym czasie pokażę Wam niespodziankę. Ja jako fanka, największa chyba na świecie planerów B5, dochodzę do wniosku, że trochę szkoda mi miejsca. Że wszystko to, co się tutaj odbywa, mogłoby się odbywać w formacie mniejszym, ale nie A5, czyli nie zesztowym. I tyle na razie, jeśli chodzi o niespodziankę. Więc tutaj jest jakieś tam, wiecie, rozporządzenie i zapiski moje, jak ten planer mógłby wyglądać, ale też taki wstęp do tego, co chciałabym, żeby w tym 2025 się odbyło. I między innymi jednym z tych pomysłów, o których tam sobie myślałam, na podstawie tego, co chciałabym mieć w moim planerze, doszłam do wniosku, że brakuje mi miejsca zamiast tego. Tak? Brakuje mi miejsca na zapisanie swoich pomysłów. I to takiego miejsca, które mogłabym zabrać ze sobą zawsze i wszędzie. W związku z tym postanowiłam kupić sobie coś, co będzie moim pomysłownikiem. No i oto tanecznym krokiem wkracza na scenę taki oto notes, w takiej oto okładce. Ja sobie zrobiłam tutaj, oryginalnie przyszły dwa wkłady. Ja sobie docięłam jeden wkład, a oprócz tego włożyłam taką okładkę, za którą tutaj można różne rzeczy włożyć. Ja akurat mam pod ręką stemple, to pokażę na stemplach, ale wiadomo, że tam mogą być wsunięte przeróżne naklejki, jakieś dodatkowe kartki i takie tam dodatkowe rzeczy. No i tutaj tych wkładów było oryginalnie dwa i to są te wkłady w linię i taki kraftowy. A ja sobie dołożyłam jeszcze taki zupełnie czysty. I mam tych wkładów trzy. Tutaj jest druga część tej okładki kraftowej.
A tutaj oryginalnie jest też taka okładka plastikowa, za którą można włożyć. Ludzie tutaj wkładają karty kredytowe. W życiu bym tu nie włożyła kart kredytowych. To też pewnie jakieś miejsce na dodatkowe naklejki i wiecie, takie rzeczy, które się mogą w podróży przydać, ale no głównie w podróży, tak? Można sobie tutaj poukładać, jak się wyjeżdża na jakiś czas, a chciałoby się planować czy zapisywać właśnie swoje pomysły, no to jest takie miejsce, gdzie można sobie tam różne rzeczy włożyć. Ja chyba zrezygnuję ostatecznie z tego wkładu kraftowego, bo on jest tutaj trochę za gruby i mi tutaj trochę nie pasuje, ale na razie niech sobie zostanie. Natomiast tutaj sobie zrobiłam taką pierwszą stronę, taką wiecie, dla spróbowania, tak? Dla spróbowania nowych naklejek i dla spróbowania tego nowego wkładu. No to przykleiłam sobie takie tam, wiecie, taki wstęp, napisałam sobie pomysłownik. No i to będzie miejsce, w którym będę zapisywać swoje przeróżne pomysły. Pomysły bardzo dalekosiężne, tak? Jakieś inspiracje, które mnie bardzo jakoś wkręcą i zachęcą. Ja mam pomysł na 2025, jeśli chodzi o planowanie, to z luźnych kartek i z tego o odcinki planowanie na ekranie, tak? Z bardzo luźnych pomysłów zapisanych na kartkach i tam z tyłu w tym planerze moim właściwym powstał content YouTube'a na koniec 2024, no i na 2025, na pierwsze 3 miesiące. Oczywiście, że to jest na razie tylko zajawka planu, nie? Co ja bym chciała, żeby w tej serii planowanie na ekranie się pojawiło. No i zapisałam to sobie w niezbędniku, ponieważ nie miałam lepszego pomysłu, gdzie by to można było zapisać. No bo ja w niezbędniku planuję też oczywiście content na YouTube, tak? No to jakby no oczywiste jest, że to w końcu wylądowało tutaj. No i tutaj mamy październikowy content na YouTube, a tutaj mamy rozpisany listopadowy content na YouTube, tak? Ja już mam to wszystko zrobione i bardzo dużo z tych prac jest już też zrobionych, albo przynajmniej wiecie, no w przygotowaniu, tak? Gdyż ponieważ mnie dużą część listopada nie będzie. Ja ten drugi weekend listopada zamierzam być wyjechana i wrócić dopiero pod koniec tego drugiego tygodnia, no więc dużo rzeczy, które mają się w tym czasie pojawić na YouTubie, jest po prostu w toku. No i ten mój pomysłownik, tak sobie pomyślałam, że zabiorę sobie ze sobą 9-godzinną podróż i tu będę mogła w jednym tym miejscu, lekkim, bo to w porównaniu do niezbędnika, czy już w ogóle do planera w twardej oprawie, to już w ogóle nie ma porównania, jeśli chodzi o wagę, no to będę mogła sobie zabrać, zanotować wszystkie swoje luźne pomysły i potem na podstawie tego, co zanotowałam w moich luźnych pomysłach, przystąpić do planowania czy to contentu, czy jakichś tam innych rzeczy na 2025. No ale wiecie, jak się kupuje w tym dobrym i tanim sklepie różne rzeczy, no to nie tylko wiadomo, że kupuje się jeden notes, nie? Kupiłam też między innymi, to już pokazywałam, maski. To jest jedna z tych masek. Jest jeszcze jedna podobna, takie drzewa. Jeszcze jedna jest taka bardzo podobna. Ale są też takie eskifloreski, kwiaty. Takie wiecie, tylko to jest bardzo cienkie. To się nadaje się to do pasty. Natomiast jeśli chodzi o gesso czy o tusze, to jest zbyt wiotkie. Z tuszami to najlepiej się z tym pracuje na tej tablicy, wiecie, tej takiej magnetycznej, nie? Gdzie można sobie magnesami porządnie tą maskę przykleić, przyczepić do podłoża, no to wtedy rzeczywiście dobrze się stempluje, wiecie, tuszuje.
Ale jeśli tak chciałybyśmy to przytrzymać po prostu rękoma, no to niekoniecznie dobrze to wypada. Więc w pierwszej kolejności, że tak powiem, został zakupiony ten notes. Znaczy, no nie w pierwszej kolejności, bo wszystko zostało kupione razem, nie? Ale kupiłam też sobie taki zestaw takich mrocznych naklejek, ciemnych. I one są, przypuszczam, w jakichś takich. Tą wykorzystałam jedną, tak? I jeszcze jakąś jedną wykorzystałam. A nie, tej nie wykorzystałam jednakże. Wykorzystałam te takie z fazami księżyca. No, trzeba zobaczyć. Tak, te z księżycami i tą z tym oknem. One są takie śliskie, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne w dotyku. Oczywiście to nie znaczy, że mam zamiar zrezygnować z naklejek od Tosi. Nie, nie ma takiego pomysłu, żeby z nich zrezygnować. Po prostu ja tamtych naklejek używam do planera. Tych mogę używać przecież śmiało do tego pomysłownika. No i takich tam, wiecie, w różnym stylu, ale one są takie raczej. No nie raczej, one są bardzo vintage. Tutaj też te księżyce mnie fascynowały, choć ten fioletowy motyl jest też fajny. To okno jest też fajne. Mamy jednorożca, mamy tak księżyc. Nie wiem, czy tu jeszcze coś. Te brązowe niekoniecznie mi one jakoś tak przypadły do gustu, ale te niebiesko-fioletowo-czarne tak. Chociaż fiolet to nie jest moim ulubionym kolorem. Te też są fajne. No to mamy znowu takie róże, tu mamy takie okno. No to jest bardzo vintage, tak? Mysteries. No i tak. Dobra, nie będę już wszystkiego przeglądać. Kupiłam sobie taki zestaw naklejek. Nie mam pojęcia, ile tu ich jest. Nie pamiętam, ile było tam napisane w tym, wiecie, w tym linku. Natomiast no, jest ich sporo, nie wiem, 40, 50 na pewno. Więc to jest na dokładkę. Kupiłam sobie też taką kosmetyczkę. Tylko, że wiecie, że tutaj nie wejdzie ten notes, nie? Znaczy, on wejdzie, ale to już się wtedy nic nie zamknie, jak on tutaj wejdzie. Ale kosmetyczka jest, można do niej spakować rzeczy, które się chce zabrać ze sobą w podróż, oprócz samego notesu. Kupiłam sobie zestaw cienkopisów. Myślałam, że to będzie coś innego, a jest coś innego. A mianowicie, myślałam, że to będzie zestaw, cienkopisów o różnym rozmiarze. A to jest tylko jeden rozmiar. One działają na wstrząs, czyli trzeba nimi pomachać, żeby zaczęły w ogóle pisać. Natomiast wszystkie są jednego wymiaru i to jest moim zdaniem 0,1. Tak, moim zdaniem 0,1. No, oczywiście Made in China, ale jak na Made in China mają przepiękne zielone kolory tych oprawek. I właśnie te oprawki mnie zmyliły, bo ja myślałam, że to będzie, wiecie, najjaśniejszy, najcieńszy, do najciemniejszego, najgrubszego. Ale tak nie jest. Wszystkie są jednakowego rozmiaru. Nic to, w ogóle mi to nie przeszkadza. Ja cienkopisów 0,1 używam bardzo dużo, bo ja po prostu nimi piszę. Tak? Ja nimi piszę albo 0,1, albo 0,3. To jest głównie rozmiar, którym ja piszę. To jest kolejny wkład kraftowy. Musiałam go dociąć i on nie jest docięty dobrze, bo moja gilotyna nie pociągnęła takiej grubości. Chociaż był oczywiście rozłożony, tak? Chciałam jeszcze potem spróbować raz, ale bez sensu mi się to wydało, więc on na razie jest na wszelki wypadek. Jak się tamten skończy kraftowy, no to mam na podmianę. I on jest większy i szerszy niż ten oryginalny wkład, który się znajdował w tej okładce, tak? No teraz jest przycięty na wysokość, więc jest taki sam, tak?
wysokościowo, natomiast no, jest dużo szerszy. Te dwa, które były tutaj oryginalnie, to one już dobrze wyglądały. No tu zresztą widać, że ten wystaje, nie? Te dwa są węższe, a ten trzeci wystaje. I ta okładka też nie jest za bardzo przystosowana do tego, żeby tutaj były trzy wkłady. No nie oszukujmy się, tak? Były dwa oryginalnie i tak miało zostać, nie? Kupiłam sobie również pióro. I teraz chciałabym Wam pokazać jedną fajną rzecz. No oczywiście mi spadła, nie? Specjalnie szukałam pióra, które jest przystosowane nie tylko do naboi, ale również będzie przystosowane do, wiecie, atramentu, żeby sobie naciągnąć atrament, tak? Ja znalazłam fajną stronę w internecie, gdzie można kupić naprawdę fantastyczne pióra. Nie tylko fantastyczne pod względem wyglądu zewnętrznego, ale przede wszystkim pod względem stalówek, które mają te pióra. To są pióra takie do kaligrafii, ale też takie na co dzień, więc mają tą stalówkę od najbardziej wąskiej po taką płaską, no taką rozmiaru, myślę, że nawet tutaj tej płaskiej końcówki, tak? No myślę, że spokojnie tam takie się znajdzie. Tymczasem kupiłam sobie pióro, które jest szerokie, ale jest przede wszystkim bardzo ciężkie. Ja lubię pisać, jeśli piszę piórem, to ja lubię to pióro czuć, a lubię pisać piórem, tak? Naprawdę lubię pisać piórem. Na razie włożyłam sobie nabój do tego pióra, gdyż ponieważ nie mam atramentu, tak? Więc no, ale mam w planie sobie taki atrament kupić i dlatego bardzo mi zależało, żeby to pióro, które kupię, na razie takie, wiecie, na wypróbowanie, było z tym takim naciągaczem, który pozwoli naciągnąć atrament. Bardzo łatwo się te pióra czyści i te wkłady, no i samą stalówkę pióra, więc nie ma z tym problemu. Do mojego pomysłownika dokupiłam jeszcze sobie naklejki takie na taśmie podróżnicze. Tak, one są mniej więcej wszystkie takie same i chyba to tak powinnam pokazywać, nie? One mają, wiecie, swój moment przejścia, nie? I to jest właśnie ten moment, nie? Tutaj mamy ten samochód, no i tutaj mamy ten samochód. I tu motyw się powtarza. Ja mam jeszcze taki zestaw dawno już kupiony, kawowy. Też są fajne napisy motywacyjne, też są te dziewczyny fajne. I bardzo mi się te naklejki podobają na tej taśmie. Dlatego też postanowiłam kupić sobie kolejny komplet. Mam tam jeszcze załadowane do koszyka, nie wiem, ze trzy różne komplety tych taśm. Tam całe chyba 8 zł to kosztuje. Więc przy następnych zakupach dokupię sobie po prostu następny taki zestaw. No i to są też taśmy przygotowane pod ten, prawdaż, pomysłownik. No i kupiłam sobie stemple tłowe. To są takie plamy od kawy. Takie zwykłe małe kropki, ale też takie większe plamy. Też chyba całe tam 8 czy 10 zł. Nie pamiętam, ile to kosztowało. Nie pamiętam, pióro coś koło tam 18 chyba razem z tymi nabojami. No to są takie ceny. No, każdy wie, jakie tam są ceny w tym sklepie, więc nie ma co się tutaj oszukiwać. Zestaw tych długopisów też chyba 8 zł kosztował, więc. Ale najbardziej zależało mi na tym notesie w tej okładce. I kupiłam jeszcze woreczki. Kto się wymienia ze mną ATC, to te woreczki dobrze zna. Ostatnio miałam takie gwiazdki, a teraz kupiłam sobie takie eski floreski. Bardzo, bardzo fajne. One są chyba też tylko z jednej strony. Tak, one są tylko z jednej strony nadrukowane, więc wiadomo, gdzie jest przód, a gdzie tył tego worka.
Więc fajnie. Fajnie to wygląda, jak to jest zapakowane ATC. No bo wiadomo, że te ATC nasze są coraz wyższe, trójwymiarowe, więc dobrze jest mieć jakiś fajny woreczek, żeby to można było wszystko schować. Tak wyglądają moje ostatnie zakupy i nie są to wcale zakupy scrapbookingowe. Scrapbookingowo kupiłam sobie taki wielki okrąg taśmy tej piankowej 3D. I co ja jeszcze kupiłam ostatnio scrapbookingowego? Warsztat od Kasi. No i to by było na tyle. Jeszcze coś w sklepiku ostatnio kupowałam, ale nie pamiętam, co to było. Nie pamiętam, naprawdę. Ale też ze sklepiku był. A może to po prostu warsztat przyszedł ze sklepiku, bo Kasia przez sklepik wysyła warsztaty. To może jednak warsztat. A jeszcze wracając do mojego pomysłownika, to podoba mi się ta okładka. Nie było literki I, więc wziąłem sobie literkę S. Na literkę S zaczynało się moje panieńskie nazwisko, więc sobie wzięłam S. A jeszcze jest synek na S, więc też to S mi tutaj, wiecie, pasuje. No oczywiście są gumki, ja nie chciałam na kołach, na, wiecie, tego takiego na sprężynie czy na ringach. Nie cierpię takich notesów. A tutaj mamy zamontowaną taką niewielką ozdóbkę złotą, tak wygląda jak beczka trochę. Jakieś eski floreski chińskie są na niej wyprodukowane. I ta okładka wydaje się taka, wiecie, dosyć stabilna. To jest sztuczna skóra oczywiście. Ale ona się taka wydaje, no, mało podatna na zniszczenia. No zobaczymy, jak będzie wyglądać tam, wiecie, za rok czy za pół roku, jak ja będę ją nosić w torbie i wiecie, i często używać, nie? No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale na razie prezentuję się sami, musicie powiedzieć, naprawdę fajnie. No dobra, no to rozgadałam się na temat przyborów, z którymi się spotykamy. Jeśli tam sobie planujemy różne rzeczy, kiedy sobie planujemy, nie jeśli, bo wiadomo, że jeśli tu jesteście, to pewnie planujecie albo szukacie kanału, który wam podpowie, jak to robić, jak planować i jak się zorganizować w swoim własnym planerze, to ja wam nie powiem. Ja wam tylko powiem, jak ja się organizuję w swoim planerze. Natomiast na dzisiejszym spotkaniu chciałabym też, że tak powiem, zagadać na ten temat, jak się nie porównywać i dlaczego, jak nie odkładać, a nie jak się nie porównywać. Jak się nie porównywać, to będzie następna część. Chociaż pewnie trudno jest teraz, że tak powiem, no pomyśleć o tym, jak się nie porównywać, skoro tutaj jesteście i chcecie czerpać jakąś inspirację, albo sobie po prostu przyszliście posłuchać, jak gadam, sama do siebie w pokoju zamknięta. Natomiast porównania, tak jak odkładanie, to jest naprawdę temat no, na niejedną książkę i niejedna książka na ten temat powstała. Jak wiecie, ja jestem, byłam, no byłam, bo już nie istnieję, więc trudno powiedzieć, że jestem, ale mam książki, do których wracam i to są książki Olgi Budzyńskiej, czyli Pani swojego czasu. Ja nigdy nie ukrywałam, że ja się od Olgi uczyłam. I do mnie te treści przemawiają. I choć Imperium Pani swojego czasu upadło, to pewnie nie dlatego, że Olga nie umiała się zorganizować, nie? Bo nie od tego upadają firmy, że ktoś nie umie zaplanować pewnych rzeczy. To nie o to na pewno chodziło. Ola pisze książkę o upadku swojego imperium i pewnie się kiedyś dowiemy, jakie były tego przyczyny. Widziałam ostatnio też podcast na ten temat, ale wydawał mi się bardzo stronniczy, więc nawet go nie chcę reklamować. Natomiast dużo rzeczy od niej wyciągnęłam i między innymi wyciągnęłam od niej dwie rady na temat tego, co zrobić, żeby nie odkładać. Odkładanie jest straszne i powoduje w nas wyrzuty sumienia, że o Jezu, miałam zrobić, miałam ćwiczyć, nie ćwiczyłam. Miałam iść na spacer, nie byłam. O Jezu, miałam to zrobić, ale nie zrobiłam. Jestem w ogóle beznadziejna, bo tego nie zrobiłam. Takie myśli bardzo często pojawiają się w nas wtedy, kiedy miałyśmy coś zrobić, a zmarnowałyśmy czas na coś innego. I teraz
bardzo jedno ważne słowo, zmarnowałyśmy czas. No, niekoniecznie go zmarnowałyśmy, tak? Bo mogłyśmy zrobić w to miejsce 40 tysięcy innych zadań i to jest pierwsza rzecz, z powodu, znaczy na rzecz czego odkładamy to, co mamy do zrobienia dziś, teraz, w tej chwili, tak? Szukamy zastępczych zadań, które właśnie, żeby wyprzeć to, że zmarnowałyśmy czas, powodują, że jesteśmy niebotycznie zajęte, natomiast nie zajmujemy się tym, co zostało zaplanowane, tak? To jest zastępczy temat, którego sobie szukamy, żeby nie robić tego, co zostało zaplanowane. A dlaczego nie robimy tego, co zostało zaplanowane? Nie dlatego, że jesteśmy leniwymi bułami, tylko dlatego, że się boimy. Bo zadanie jest za trudne, wychodzi poza strefę naszego komfortu, nie mamy narzędzi albo wiedzy, jak daną rzecz zrobić i to wywołuje w nas strach, dlatego to odkładamy. To jest proste, to jest tak proste, że już bardziej prostym być nie może. Cokolwiek, ktokolwiek na ten temat mówi, innego niż to, że odkładanie jest spowodowane strachem, nie ma racji. A na pewno nie ma racji w moim wydaniu, bo ja odkładam tylko wtedy, kiedy się boję. Tak? Boję się, że właśnie czegoś nie wiem, albo coś jest bardzo duże, albo coś jest skomplikowane, muszę poświęcić na to dużo czasu, wychodzę ze swojej strefy komfortu tak daleko, że już nie widać powrotu. Boję się, dlatego odkładam. To u mnie jest absolutnie najczęstsze i jedyne. Bo ja jakby nie odkładam, albo robię to bardzo rzadko, że mówię sobie, no nie, naprawdę mi się nie chce, nie będę tego robić, tak? I robię coś innego. To rzadko się u mnie zdarza. Natomiast kiedy zadanie jest mocno wykraczające poza to, co lubię i znam, no to wtedy rzeczywiście odkładam, tak? Bardzo często mi się zdarza, że odkładam. No i teraz Olka zaproponowała jakby dwa rozwiązania na odkładanie, tak? Odkładam, ale nie robię nic. No, idę spać. Nie? Kładę się na łóżku i śpię. Śpię. No, kładę się na łóżku i leżę. I nie robię nic w zastępstwie zadania, które miało być zrealizowane. Więc nie robię tego zadania, ale nie robię też nic innego. No i pewnie, jak mówię, idę spać, czyli pewnie usnę, nie robiąc nic. Nie? A druga metoda mówi, rozłóż to zadanie, które cię czeka i jest ogromne i straszne i się go boisz, na tak małe kroczki, ale tak małe, że aż śmieszne. I wtedy przestaniesz się bać tego zadania i zaczniesz je wykonywać. I to jest coś, co nie odkrywa Ameryki. Tak? Każde zadanie, za które się bierzemy, ma swój pierwszy i ostatni krok. I są jakieś kroki w środku do wykonania. Więc my rozkładamy każde zadanie na małe kroki. Niekoniecznie musimy je zapisywać, te małe kroki, tak? Ale najczęściej je rozkładamy na małe kroki. Dlaczego więc nie możemy rozłożyć na małe kroki tego ogromnego, przerażającego nas zadania? Wtedy jakby, jak stajemy przed takim zadaniem, to jakby cała nasza wiedza na temat czy to zarządzania projektami, czy mapy myśli, czy rozkładania na małe kroki, czy metody 2 minut, czyli to, co tam trwa poniżej 2-5 minut, to nie zapisuj, tylko od razu zrób. Wszystko to jakby nam ulatuje z głowy, zostaje tylko wąski tunel i na końcu tego tunelu zadanie, które nas w jakikolwiek sposób przerasta. Śmieszne, nie? No, dla mnie też. Ale tak się dzieje, tak się po prostu dzieje. No tak jest skonstruowany nasz mózg, no nie przeskoczymy tego, no tak jest po prostu skonstruowany. I Olka jakby, kiedy ja przeczytałam o tych dwóch skrajnych zasadach, tak, to stwierdziłam, że no właśnie tak jest, nie? Bardzo często, jak boję się czegoś zrobić, to poszukam sobie 40 innych zadań i mój mózg dostanie dopaminkę
wiecie, no jakby wygenerowaną tym, że jakieś tam zadania posunęły się do przodu, ale to najważniejsze zadanie w dalszym ciągu nie jest zrobione. I jutro, kiedy ja do niego siądę i nie przemyślę, jak je ugryźć w końcu i pokonać tego mojego strachu, jak pokonać ten mój strach, to znowu znajdę sobie tysiące różnych zadań do zrobienia, byleby tylko nie siadać do tego zadania, które jest, wiecie, tym przerażającym zadaniem, ogromnym zadaniem, tak? Jeśli do niego nie usiądę i nie spróbuję go chociażby rozłożyć na jakieś mniejsze kroki, no to po pierwsze ono się nigdy nie wydarzy, a po drugie w końcu i tak dopadną mnie wyrzuty sumienia albo deadline i będę musiała to zrobić na szybko, wtedy pewnie po łebkach, byleby było tylko zrobione. Ja tak nie lubię pracować i tak nie pracuję ani w życiu prywatnym, ani w życiu zawodowym. Po prostu nie lubię pracować na ostatnią chwilę. Chociaż wtedy, wiadomo, że to tak się zdarza, nie? To, że ja nie lubię tego robić, nie znaczy, że tego nie robię, nie? Czasami zdarzają się rzeczy, które są wykonane na ostatnią chwilę. U mnie też. Ale u mnie to są zwykle rzeczy, które są wykonane po łebkach. I nie daj Boże, jak to ma być jakaś prezentacja. Ja po prostu coś prezentuję, o czymś mówię i czuję to, wiecie, czuję to żenua, że to mogło być zrobione lepiej, że to wcale nie było jakieś skomplikowane i trudne, że to mogło być zrobione lepiej, wyraźniej, z większym pazurem, dokładniej i z mniejszym stresem koniec końców. Dlatego ja bardzo ze swoim odkładaniem walczę, tak? Przychodząc do pracy, czy zabierając się za coś związanego ze scrapbookingiem, czy tam z YouTube'em, czy z czymś tam, staram się zaczynać od zadania, które mnie albo najbardziej wkurza, że muszę je zrobić. Szkoda, że nie można zrobić obróbki filmu, nim nagra się film, nie? Czy to musi być jakaś kolejność? To mnie trochę wkurza, ale no nic, to nie da się tego zmienić. Najpierw trzeba nagrać, żeby móc obrobić. No więc zaczynam od zadania, które jest albo najbardziej przeze mnie nielubiane, albo od zadania, które jest największe. Robię je na początek i mam z bani. I jakby, żeby nie robić też tysiąca rzeczy naraz, bo wiecie, jedną skrajnością jest odkładanie i nie robienie niczego, a drugą skrajnością jest robienie tysiąca rzeczy naraz. Na jedną i na drugą lekarstwem jest plan i małe kroki. I na odkładanie, i na tysiące pomysłów naraz. Lekarstwem jest plan i małe kroki. I wtedy jest git. Bo macie listę rzeczy do zrobienia, albo listę tych małych kroków. Zwał jak zwał, jest to lista rzeczy do zrobienia. I sobie po kolei, po malutku, z tymi kroczkami jedziecie. I to jest jakby, no, jedyna słuszna droga. Jedyna słuszna droga. Po kolei, powoli, małymi krokami do przodu. Ja się tej wersji trzymam. Dzięki niej udaje mi się godzić życie zawodowe i prywatne, i hobby, i nagrywanie, i tą nieszczęsną obróbkę. No wszystko to jakoś tam się udaje, lepiej lub gorzej, tak? Ale się udaje. Więc czasami film trwa 1,5 godziny, a czasami 15 minut albo 8 minut, ale jest. A jak mówi klasyk, zrobione jest lepsze od doskonałego. Wracając do naszego lekarstwa na odkładanie. Co będzie działać u Was? Nie mam pojęcia. Jednym pomoże rozkładanie na małe kroki, a innym pomoże takie nic nie robienie. I dojście do wniosku, że większą stratą czasu jest nie robienie niczego, niż chociażby próba zabrania się za to zadanie, które nas tak strasznie przeraża. U mnie działa. Czy u Was zadziała? Nie mam pojęcia. Ja naprawdę, jak miałam taki okres po końcu świata, czyli po pandemii i po lockdownie, kiedy naprawdę było mi ciężko zabrać się za cokolwiek, naprawdę wyzwanie stanowiło pranie, tak? Ja robiłam wszystko. Jak w mojej głowie pojawił się pomysł, umyjmy podłogę, to ja robiłam 43 tysiące innych rzeczy, nim umyłam podłogę. Bo ja nie lubię tego robić, nie? To mnie nie przeraża, ale ja po prostu tego nie lubię robić, nie?
Inną rzeczą było na przykład, no nie wiem, projekt. Pierwszy projekt, który miał iść absolutnie online, nie? To ja nim zabrałam się do rozgryzania tego projektu i do wgryzania się, co jest jakby u podnóża tego projektu, co ja mam dowieść, co ma być na końcu. Znaczy, co ma być na końcu, to było wiadome, ale jakby jak rozegrać tą drogę i jak ją przejść w miarę bezboleśnie. No, dodam, że nie sama, tylko z grupą ludzi, tak? O Jezu, jak ja się do tego zbierałam. No, jak pies do jeża. Bałam się tego projektu bardzo, bo od tego projektu bardzo dużo zależało w moim życiu zawodowym, więc no, było to dla mnie przerażające, chociaż nie pierwszy raz robiłam taki projekt. Ale wiecie, jakby oczekiwania, które na siebie też narzuciłam, i jakby. To, co chciałam uzyskać i ugrać dla siebie z dowiezieniem tego projektu na czas i w dobrej jakości, było tak ogromne, że zaczęło mnie po prostu przerażać. I kiedy ja się w końcu zabrałam za, wiecie, planowanie, dopisywanie różnych osób, które mają pomóc w wykonaniu tego projektu i tak dalej, no to wpadłam w swój normalny tor pracy. Rozpisałam sobie ten projekt najpierw na kartce, potem w takim schemacie blokowym. Takiej, wiecie, trochę, nie mam jej tutaj, bo to nie ten planer. Trochę takiej mapie myśli, chociaż mam to tutaj w innym temacie rozpisane. Najpierw zabrałam się za mój projekt w robocie, który odkładałam strasznie od czegoś takiego, tak? Tu ma być efekt końcowy, czego potrzebuję. I zaczęłam to sobie rysować. Jak sobie narysowałam, to już ten, jakby ten projekt już się stał zbiorem mniejszych punktów. No i dalej na mniejsze, na mniejsze, na mniejsze, na mniejsze. No i koniec końców powstał plan projektu, który okazał się na tyle skuteczny, że projekt został dowieziony na czas i z naprawdę dobrą jakością. Więc no, kwestia tylko zaczęcia, tak? Pokonania strachu. I zaczęcia tego, co się ma zrobić. No dobrze, mam nadzieję, że da Wam to trochę do myślenia. Ja niezmiennie polecam książki Olgi Budzyńskiej. Jakakolwiek stoi historia za rozpadkiem, za upadkiem pani swojego czasu, rozpadkiem, takie nowe słowo wymyśliłam. Miał być rozpad i upadek, rozkład i upadek razem. Cokolwiek za tym stoi i jakiekolwiek to wzbudza emocje, to dla osób, które chcą się uczyć organizacji, uważam, że jej książki są naprawdę wartościowe. Nie należy na nie patrzeć przez pryzmat jej osoby i jej historii, bo to jest jej historia, a nie nasza. I nasza nie musi się wcale tak zakończyć, jak zakończyła się jej. Ale uważam, że te treści w tych książkach są naprawdę wartościowe. I warto je czytać nie na hop, siup, hura, przeczytam książkę, tak jak czytam powieść, tylko czytać je powoli, zastanawiać się nad tym, co czytamy, rozkładać to na proste elementy i kminić małymi kroczkami. Nawet te treści w tych książkach, naprawdę. I to bardzo pomaga. Naprawdę, to układa naszą wiedzę, bo wbrew pozorom my mamy ogromną wiedzę na temat planowania. Tylko nikt nas nie nauczył, jakby albo zbyt rzadko przypominał nam, że planowanie jest wstępem do realizacji i że w planowaniu najważniejsza jest realizacja, a nie sam proces planowania. I jeśli nasz proces planowania gdzieś nas tam, wiecie, prowadzi na manowce w tej realizacji, to należy to planowanie korygować. Nikt nam tego za często nie powtarzał, tego nie uczą w szkole. Do tego dochodzi się po prostu samodzielnie albo na podstawie literatury, która jest dostępna na rynku. Więc no, odsyłam Was do książek Olgi, bo moim zdaniem one są wartościowe. Mnie pomogły. A ja je zaczęłam czytać w wieku lat 30 kilku. No nie, 30 kilku. No, powiedzmy 30 kilku. Więc, czy może nawet 40, nie? No, tak mi się wydaje, że bardziej to było 40 niż 30 kilka. I czy ja miałam wtedy wiedzę na temat organizacji i planowania? Oczywiście, że tak. Czy ja planowałam i organizowałam? No pewnie. Czy ja wykonywałam te zadania, które planowałam? No rzecz jasna.
A mimo wszystko ta wiedza, która była tam przekazana w prosty bardzo sposób w tych książkach, pozwoliła mi pewnych rzeczy się pozbyć, pewne rzeczy ustrukturyzować, a pewnych rzeczy mnie nauczyła. Mimo wszystko były tam takie rzeczy, takie treści, których się nauczyłam. Między innymi treści związane z odkładaniem. Więc teraz, jak już odkładam, to staram się nie robić nic, ewentualnie czytam książkę. No to nie jest ten trop, który Olga poleca najbardziej, ale jak już mi naprawdę nie chce się czegoś zrobić, albo tak mnie coś przeraża, że nie chce mi się tego zrobić, to po prostu siadam albo się kładę i czytam książkę. I wtedy nie robię nic innego. Nie szukam sobie zastępczych zadań. Po prostu w tym moim nic nie robieniu czytam. I to mnie na tyle usankcjonowuje. Daje mi to takie poczucie, że nie zmarnowałam tego czasu, ale nie powoduje też we mnie, nie ale, i nie powoduje we mnie wyrzutów sumienia, że nie realizuję. Po prostu daję sobie czas, żeby oderwać się od tego wszystkiego. Jakbym poszła spać, to też bym takie miała do tego podejście, tak? Że nie zmarnowałam tego czasu, wyspałam się. Nie zmarnowałam tego czasu, bo przeczytałam książkę. I teraz mogę, że tak powiem, zabrać się za to zadanie wielkie i straszne i przerażające. Tego Wam życzę. Życzę Wam, żebyście przemyślały, czy przemyśleli ten fakt, znaleźli przyczynę waszego odkładania. To jest na pewno strach. Tak? Tak sobie to dzisiaj pozwolę sobie tak powiedzieć, że to jest na pewno strach przed zadaniem, dlatego go nie realizujecie. Zastanówcie się, jak by wyglądało wasze rozkładanie na małe kroczki albo nic nie robienie w związku z tym. Znaczy nie w związku z rozkładaniem na małe kroczki, tylko w związku z tym, że nie chcecie realizować tego jednego ważnego zadania, tak? Ważnego czy mniej ważnego, ale tego, które odkładacie na wieczne nigdy albo na potem. Co zrobić, żeby pokonać ten strach, rozkładać na małe kroki i jak te kroki wyglądałyby, czy wyglądają u Was? Jeśli macie inne triki, jak sobie radzić z odkładaniem, z tak zwaną prokrastynacją. Musiało to mądre słowo tutaj paść. Jeśli macie inne sposoby albo inne powody odkładania, to tam na dole w komentarzu bardzo proszę się nimi ze mną podzielić. Bo ten strach, to wiecie, to on jest u mnie, nie? Ale ja myślę, że u 99,9% ludzi to właśnie strach powoduje odkładanie jakiegoś zadania. Ale no, co się może wydarzyć największego, jeśli to zadanie zrobicie, ale ono nie będzie zrobione dobrze? No, świat się skończy? No nie, nie skończy się świat. Więc wa warto podjąć to ryzyko i zrobić, niż nie zrobić. Takie jest moje zdanie. I ja do tego tak podchodzę. Jak już dopada mnie ta myśl, o Jezu, weź zrób coś innego, to ja sobie wtedy mówię, nie, 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 nie. Najpierw zrobimy to, a potem będziemy robić coś innego, nie? Najgorzej jest, jak ja zacznę dzień od telefonu. Jak ja zacznę dzień, wstanę rano, włączę ekspres do kawy, a w międzyczasie sprawdzę, co się dzieje gdzieś. I to sobie włączcie Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, whatever. No to już nie pozamiatane. To już 2 godziny ucieka po prostu. Dlatego staram się tego nie robić. I to też mi ostatnimi czasy wychodzi naprawdę dobrze. No chociaż telefon i internet, no jest częścią tego, co tutaj widać, nie? Częścią kontentu, który wrzucam na YouTube, więc. No, wiecie, nie mogę się tak zupełnie odciąć, bo wtedy bym nie robiła tego, co robię, nie? A co lubię. I co sprawia mi dużo radości, więc no, ale rano bardzo się staram, żeby
żeby tego nie robić. Wyszłam już z tej fazy, o Boże, Boże, czy się film pojawił, a ile jest lajków, a czy ktoś skomentował, a nie, to już z tego wyszłam, nie? To jak puszczam nowy film, no to sprawdzam, czy on wyszedł o godzinie, o której został zaplanowany. Nie widzicie moich rąk, bo się drapię w oku, bo coś mi wpadło do oka i nie wiem, czy to nie jest gesso albo wosk, który gdzieś tam został mi na palcu. Więc sprawdzam rzeczywiście, czy się dana treść opublikowała i sprawdzam to zaraz po jej, po czasie, w którym się miała opublikować. Czy film wchodzi o 9, no to ja tam 5 po 9 wchodzę i sprawdzam, czy się opublikowało i wychodzę, no bo wiadomo, że w ciągu tych 5 minut nie ma ani wyświetleń, ani lajków, ani komentarzy. Więc no to już mnie, że tak powiem, nie trzyma, nie? Że ojenny muszę zostać i pilnować, bo co się wydarzy, jak mnie tutaj nie będzie. No, odpowiadam na komentarze najczęściej wieczorami. One mi się pojawiają w powiadomieniach na YouTubie, więc wtedy rzeczywiście siedzę i odpowiadam, albo robię to na drugi dzień po prostu, ale no, nie absorbuje mnie tak bardzo ten telefon. Chociaż wcale nie chcę przez to powiedzieć, że nie absorbuje mnie to, czy tam się pojawiają lajki, czy się pojawiają komentarze, tak? No to tak to nie działa. No nie. I pewnie u nikogo tak nie działa, kto wrzuca jakieś treści w eter. Dobrze, to na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że z całej tej pogadanki o odkładaniu, o przyczynach odkładania i o tym, co zrobić, żeby nie odkładać, wyciągniecie dla siebie też jakieś fajne wnioski, którymi, tak jak proszę i prosiłam już, podzielicie się ze mną w komentarzu poniżej. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie, już z planowaniem. Pa!